Akademii Górniczo-Hutniczej bardzo rozwinięta jest biomedycyna, czyli część inżynierii związanej z potrzebami szpitali, z potrzebami lekarzy, potrzebami przede wszystkim pacjentów. Oto implant jest końcowym efektem projektu realizowanego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Idea stworzenia implantu to przede wszystkim wskazali nam ją lekarze jako istotną z punktu widzenia pracy lekarzy, ale też i korzyści dla przyszłych pacjentów. Oto implant to jest proteza laryngologiczna, proteza ucha środkowego. Zastępuje zniszczone kosteczki w uchu środkowym, młoteczek kowadełko, strzemiączko i ma za zadanie przywrócenie funkcji słuchu, a także eliminację bakterii i grzybów. Skuteczność otoimplantu została potwierdzona w badaniach klinicznych. Pacjenci odnotowali subiektywną poprawę słuchu, a także na podstawie badań klinicznych potwierdziliśmy skuteczne działanie bakteriobójcze implantu. W planach na przyszłość chcielibyśmy uzyskać certyfikację wyrobu medycznego i następnie chcielibyśmy także przekonać NFZ, by produkt znalazł się na liście leków, wyrobów refundowanych. Nie chcę przesadzać, ale z takich małych rzeczy składa się postęp także w naszym życiu.